STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Punktualnie o godzinie 22 zespół z zabrzańskiego Górnika udał się w podróż do Słowenii, gdzie przez najbliższe dni kontynuował będzie przygotowania do rundy rewanżowej. W autokarze oprócz zawodników znanych doskonale kibicom 14-krotnego mistrza Polski znalazło się również miejsce dla młodzieży. W zgrupowaniu wezmą udział m.in. obrońcy Robert Pieczur i Mateusz Kopia, bramkarz Jakub Szymański, a także najskuteczniejszy strzelec rezerw Andrzej Trubecha. Wyjazd do Słowenii to doskonała okazja do treningów na naturalnej murawie. KTS na trójkolorowych czeka bowiem boisko treningowe z podgrzewaną płytą. Z tego faktu cieszył się doświadczony Rafał Kosznik. Fakt jest taki, że jedziemy właśnie na naturalną nawierzchnię potrenować te kilka dni. Na pewno będzie to ciężka praca i zagramy z dobrymi przeciwnikami. Widać, że szybko znaleźliśmy wspólny język, tak jak w tym meczu ostatnim, tak samo na treningach. Uważam, że coraz to lepiej wygląda, bo Danilo też gra pół lewego stopera i myślę, że tutaj się ta współpraca wygląda dobrze, a wręcz uważam, że będzie wyglądała jeszcze lepiej. W Słowenii Zabrzanie rozegrają dwa mecze sparingowe z wymagającymi zespołami. NK Krsko, zespół, który w sezonie 2014-15 wywalczył historyczny dla klubu awans do pierwszej ligi, obecnie zajmuje w niej 8 pozycję. Oraz NK Celje, którego największym sukcesem jest wicemistrzostwo. Po rundzie jesiennej bieżącego sezonu drużyna ta zajmuje 5 pozycję w pierwszej lidze. Już wkrótce w kolejnych materiałach rozmowy m.in. z trenerem Marcinem Broszem, a także Sandy Marczonem, który przybliży sylwetki doskonale mu znanych sparing partnerów. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.